Paulino, spotykamy się dzisiaj na gali Businesswoman and Life, gdzie zostałaś nagrodzona statuetką dobrego stylu i promowania niezależności wśród kobiet. Jak czujesz się z tą otrzymaną nagrodą, statuetką? Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, również ogromny kredyt zaufania. Zawsze takie nagrody to jest ogromna odpowiedzialność, no ale mam nadzieję, że jakby całym też swoim życiem świadczę jakby takie świadectwo tego, żeby być niezależną kobietą. Bardzo wcześnie zaczęłam pracować w wieku 16 lat i pamiętam słowa mojego taty, które zawsze wybrzmiewają w mojej głowie. Zawsze, córeczko, jak będziesz spotykała się z kimkolwiek, to miej na tyle pieniędzy i bądź na tyle niezależna, że możesz zawsze wyjść i podziękować. I pamiętam, jak miałam różne perturbacje miłosne w swoim życiu, to jak tata mnie pakował kolejny raz od jakiegoś chłopaka, to mówię, ostatni raz już cię pakuję, następnym razem do twojego mieszkania. I tak w wieku 25 lat kupiłam mieszkanie za zarobione i oszczędzone swoje pieniądze i zawsze starałam się być niezależna i też w momencie, kiedy zostałam mamą, to przekazuję takie wartości swojej córce, że bycie niezależną to przede wszystkim bycie wolną. To możliwość mówienia o swoich wartościach, prezentowania ich w taki sposób i obrony przede wszystkim tych wartości, to również bycie w zgodzie z samym sobą, nie tylko właśnie o tych wartościach, o których wcześniej wspominałam, ale o tym, żeby do nikogo nie musieć się przypodobać, tylko być wystarczającą taką, jaką się jest. A tutaj ta pierwsza to sformułowanie jego na stylu, no to też duża odpowiedzialność. Wydaje mi się, że ten styl to coś takiego, co każdy też musi mieć sam i niezależnie od wszystkiego i nie ślepo podążać nawet za różnymi trendami, ale przede wszystkim nosić tak, jak mu się podoba i w czym się najlepiej czuje. Ja trochę wyrosłam z branży modowej i powinnam się tą modą interesować, ale zawsze interesowało mnie coś, co będzie ponadczasowe, co założę, załóżmy, dzisiaj na galę i za 10 lat też będę mogła włożyć. Ja też od wielu lat bardzo świadomie podchodzę do mody, bo wiem, jak biznes modowy powstaje, z jakim nakładem i z jakim obciążeniem dla środowiska się wiąże, dla ekologii, więc dzisiaj postanowiłam założyć strój, który miałam również niedawno w programie, który wcześniej miałam na innym wydarzeniu i w bardzo świadomy sposób do tej mody też podchodzić, więc mam nadzieję, że też kapituła to dostrzegła. Bo ty wyrastałaś, prawda, w tej modzie, jako modelka zaczynałaś swoją karierę, teraz jako dziennikarka w Dzień Dobry TVN. Chciałam zapytać właśnie, co byś chciała powiedzieć kobietom, które zaczynają swoją karierę, znaczy może nie kobietom, tylko małym młodym dziewczynom, które zaczynają swoją karierę jako modelki. Ja pewnie z takim zadaniem stanę przed moją córką, która ma absolutnie predyspozycję do tego, żeby w świecie mody być. Ja oczywiście chciałabym ją przed tym światem mody uchronić, bo tak naprawdę, mimo że dzięki temu tej branży byłam niezależną kobietą bardzo, bardzo szybko, ale też miałam ogromny kręgosłup moralny i jakieś takie ogromne samozaparcie, że nie dałam się złamać. To jest branża, która ocenia przez pryzmat urody, która, tak jak już też tutaj na tym wydarzeniu, w mojej przemowie powiedziałam, nie do końca widzi człowieka w człowieku. Jesteś klasycznym wieszakiem, który ma zaprezentować modę, przejść po wybiegu do przodu i do tyłu i na tym rola się kończy. I ja do końca nigdy nie wydaje mi się, że nie pasowałam do tego świata, mimo że oczywiście bardzo kocham to, co robiłam, bo każde spotkanie z człowiekiem na pewno przyczyniło się do tego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Poznałam wielu fantastycznych ludzi, mogłam zwiedzić kawał świata i branża modowa naprawdę dużo mi dała. Na pewno bardzo szybko się usamodzielniłam, bardzo szybko nabrałam doświadczenia pracy przed kamerą, pracy również z mikrofonem, bo również występowałam w różnego rodzaju wydarzeniach, przedsięwzięciach, reklamach telewizyjnych, ale chciałabym przestrzec wszystkie dziewczyny, żeby też nie zatarły swoich wartości, nigdy nie zapominały, skąd są, co one chcą przez to osiągnąć, bo jeżeli one chcą osiągnąć w modzie bycie modelką i prezentowanie tylko ubrań, no to okej, a jeżeli one chcą coś więcej, to żeby zawsze pozostały sobą, żeby nigdy nikt im nie wmówił, że nie są nic warte, że są albo za duże, albo za wysokie, albo za niskie, albo mają krzywe oko, albo zły palec, bo cały czas w tej branży modowej niestety
kobiety są oceniane przez pryzmat właśnie tego wyglądu. Wiem, że też branża modowa się bardzo, bardzo zmienia i coraz więcej osób na przykład z niepełnosprawnościami chodzi po wybiegu. Też z jakimiś problemami skórnymi, albinosi, tak, czy na przykład jakieś bielactwa skór też można coraz częściej zauważyć, czy to w magazynach, czy to na wybiegach. Dokładnie tak. Ja się cieszę, że branża modowa się coraz bardziej otwiera i jest coraz bardziej czuła i wrażliwa na każdego człowieka, bo z tego składa się w ogóle społeczeństwo i taki świat zbudowany. Jesteśmy różnorodni i fajnie tą różnorodność nawet nie podkreślać, ale po prostu pokazywać i oswajać. Po prostu powinniśmy oswajać właśnie wszystkich ludzi w każdej dziedzinie i w każdym środowisku. Powinno być to coś naturalnego, żeby nikogo nigdy nie gorszyło, nikogo nie dziwiło. I też wiesz, ja staram się z moimi dzieciakami rozmawiać o różnych tematach, ale moja córka, wiem, że na pewno będzie chciała występować w branży modowej. Ma naprawdę, powiem ci, nogi jak Ania Rubik. A ile ma lat córeczka? Ma dokładnie, za chwileczkę w lipcu kończy 7 lat. I no proszę, już takie predyspozycje, niesamowite. Absolutnie, tak. Kocha zdjęcia, wygina się, pozuje. Ja w jej wieku na pewno nie miałam takich umiejętności, jak ma ona i już się boję. A z drugiej strony chciałabym, żeby robiła w życiu to, co kocha. Jeżeli to akurat będzie ta dziedzina i ta branża, to życzę jej szczęścia. Super. A ja życzę tobie szczęścia i dziękuję za tą piękną rozmowę. Bardzo inspirującą zresztą. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich widzów. ATV. ATV.